Pop nam wysłał, że... Znaczy do Adriana, tak? Wysłał. Że można nam Forda takiego oddać. Znaczy tutaj do tego pisał, ale nie ma tak? czasu, kurde. Za dużo wiadomości. O, przepraszam, przerwa na Kiciusia. Hej, Kiciuś. Ludzie piszą bardzo dużo i no, tam z 20 wiadomości to jedna jest taka, że można... Celebryty! Ale to tylko znaczy, że Adrian ma Instagrama. Wszyscy mamy. Influencer. I makaron też ma. I kucyk nawet. Ja też mam. I tam fajne smaczki są, także wbijajcie. Adrian, przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie na tym kanale. Dzisiaj robimy tuningi w postaci wyjmowania zgadzka wtrysków po ale to, żeby... Ale tuning, ja żeby później się znowu zapalił. Dokładnie wyjmowanie tak. Wyjmowanie wtrysków. Żeby powtórzyć sytuację sprzed paru miesięcy. Ale teraz jesteśmy przygotowani. Weź pokaż, patrz, tutaj raz. Dwa, trzy, tam czwarta i jeszcze chyba gdzieś jeszcze stało. No, gdzieś jeszcze luzem są. Tak. Grove Street. Home. Słuchajcie, bo chodzi o to, że ludzie pisali i podsyłali taki jeden filmik. A kiedy ja ci o nim mówiłem? Jak tylko chłop zaczynał. Mówisz? No tak, tak no. Dla mnie to jest pewne odkrycie, mam nadzieję, że dzisiaj się potwierdzi, że chłop ma potencjał i generalnie będą z niego ludzie. No bo na nowych kanałach raczej tak się nie zdarza. Takie połączenie stylówki swojej z gadką i z treścią i ogólnie humorem. Ty no, ale wyświetlenia to dobra ma. No bo kurna, jaki temat, chłopie? Temat jest niezły. Tylko ja specjalnie się nie zagłębiałem w niego, żeby zobaczyć dzisiaj na żywo, co i jak, i pogadę z nim, także zobaczymy. Mnie to interesuje to doładowanie, jak on tam zrobił, bo to jest ja fajny myślę, że system. To jest drut dużo bardziej niż myślimy. Nie, no to drut, to wiesz, to oczywiście, no inaczej się nie da, nie? No. Ale no, pomysł jest dobry. To co, nie ma co da, tutaj jęczyć. No, przygotowujemy Volvo. Jedziemy Volvo. Ale dzisiaj dwa bary ładujemy. Volvo? Tak. A ty dawaj trzy. U Barbara byłeś, co? Kreseczka osiadła bam? Ty, powiem ci, trzeba było już kosiarkę przepalić, nie? Adrian! Patrz! Poduszki zerwało. Chłopcy, ale fajnie się jeździło, co? O! Człowiek. Jeszcze bym pojeździł. Kto nie oglądał tych z policji? Dobra, chłopcy. Podnijmy się? Gospodi pomiłuj. Co ty chcesz, kurde? Nie weszłeś! Jestem hardcore! Kabel mi od internetu. Słuchajcie, bo co ty robisz? Dzisiaj ktoś ma urodziny. Nie dzisiaj. Ma ktoś urodziny ogólnie w tym czasie. Taki sklep jeden, na którym możemy kupić wtryski właśnie. Zaśpiewałem im 100 lat? Nic. AliExpress ma. Aj, kurde! Adrian, co ostatnio kupiłeś na Letyshops? Nie, na tym, na AliExpress. Ja kupiłem, a ja wiem co kupiłem na AliExpress. Śrubki do tego, do telefonu, bo zgubiłem. A ja ten, co mówię, ty gówno do montowania mikrofonu do aparatu. A, no. W Polsce 8 dych, a na AliExpress 5 zł. No. Ty, ale co jak co szybciej teraz paczki przychodzą. Z Ali? No. Tak? Mi ogólnie mega szybko przyszło. No. Zwykłą paczką tydzień. A to ja myślałem, że i też jest trafiło. Fajnie, bo w Europie są magazyny, można wiesz, tam z Niemiec ściągnąć czy coś i to naprawdę moment przychodzi, nie? Oni mają urodziny właśnie do 27 marca i mają z tego względu właśnie różne promki i wyprzedaże, a i dołącza się do tych urodzin też Letyshops, czyli partner często naszego kanału też, który zwiększa cashback z tej okazji, jak normalnie jest do 5%, tutaj nawet do 25%. Czyli prosta kalkulacja, kupujesz coś za 100 i 25 zł nawet do ciebie może wrócić. A jak kupię coś za 25 zł, to dadzą mi 25 zł? O, parostatek stoi. Parę miesięcy, czeka, odpoczywa. Jemu też się przydadzą części z AliExpress. Ale patrz jak to jest, jak normalnie ktoś ma urodziny, to musisz mu dawać prezenty. No. A tutaj w drugą stronę to działa. Nie no, ale czasem jak ktoś zaprasza cię na imprezę, to wiesz. Czy to ci daje? No, jedzenie. Jak ktoś ma kasę. A ty masz? No nie, temu kupuję przez Letyshops. Ty, ale wiecie co wam powiem? No. Tu by się przydało olej wymienić. Co? Ty, a da się z Ali zamówić olej? To jeżeli nie korzystacie z Letyshops, to po prostu tracicie możliwość oszczędzania kasy. A to jest prawdziwa kasa, która do was wraca. Na konto bankowe lub... PayPal? PayPal! No PayPal. Ale czego się z kolegi śmiejesz? Jeszcze jeden. Adrian, a co to trzeba zrobić, żeby skorzystać? Tam jest link, trzeba wejść i skorzystać. Polecam. W opisie. Pierwszy. Czyli ja. Adrian Meister. Tak. Jak można oszczędzać, a można nie oszczędzać, to lepiej oszczędzać, no. Chyba, że ktoś ma dużo kasy, no to nie. Ty, no ja nie potrafię na przykład oszczędzać, nie? Uwaga, przerwa na Kiciusia. Kici. Ty, ale nie ma grzyba, dzisiaj na grybki bierzemy gaśnicę. No. Dużą. Dużych. Słuchajcie, wszyscy razem. 3, 4.
Ale dzisiaj poupalamy, co? Ja tu się czekać nie mogę. Daj spokój. Widziałeś z wydechu! Ty, lepiej chyba chodzić, co? No, troszeczkę. Znowu zakurzenie. Ja się kurde kapcie. Mam bez kitu siwu, ty. Weź ten na pole wyjść, pokaż. Trochę dałeś czadu. Dobra, ziomy, przyjechaliśmy na placek i zobaczymy, co będzie. Zaraz ziomeczki mają przyjechać. Co będzie? Tak, i sudańko. Ale kurwa, to się turbina, nie? No tajko grzywce. Wygląda na ciężki samochód, duży. Siema, ziomy! Siema. Jak tam? I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, it's want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. Hit them all, I'm as real as it gets. This shit be a shit, dog, I'm cutting the net. I thought I told him I came for my spot. Co to jest silnik? Silnik jest z Renault Midliner, to jest taka ciężarówka jakby. Panie, idź pan w chup. Turbo jest z Iveco Starmis chyba. Ile on ma normalnie koni? Normalnie ma 150 i 650 Nm. Ale to jest... Normalnie ma małe turbo. A, małe turbo. To turbo jest co zostało i dołożone jest tylko to duże. A tutaj nie wiadomo nic, co ma. Nic nie wiadomo. Ale czuć, że ma więcej czy nie? Czuć, że ma więcej. Ale na pompie coś kręciłeś? Znaczy na pompie, jakby tu jest taki, takie coś. No. No i z 2600 obrotów zrobiło się 3,5. Aha, okej. Okay. A ile tutaj doładowanie jest? 3 bary. A tutaj? A, bo masz chłodnicę w bagażniku, okej, okay, dobra. O, ja... Trzeba się... Nie za mała taka. Ty, a skąd w ogóle miałeś te części? Coś ze złomu, coś było na placu, coś tam. Projekt jest tak bardzo budżetowy, że ile myślę, się... że więcej wasz Volvo kosztowało. A ile wyszło ciebie to? Około 6 tysięcy. No Volvo tańsze. Volvo taniej. I ten silnik pewnie w parze, co? 500 kilo. O, kurna. Znaczy w sumie to się dziwić, nie? Patrzcie na to. Normalnie ty, pocięte. Ty, zdrowy, kurde. Tutaj normalnie cyk i tutaj normalnie idzie wał. Nie widać teraz, ale gdzieś idzie. No właśnie, ja to tego rozsiebałem, nie? Jak będziemy jeździć i nam strzeli wał. No słuchaj, no co będzie, no? Już jesteś? Chłopcy chcą zobaczyć tego szatana. Proszę uprzejmie. Wiesz, świstak mniejszy, nie? No trochę. Patrz, jaki kacztank zajebisty. Bubr, kupa! Ja pierdolę, jakie bydle! Jak tutaj tak duża sprężarka jakby działa normalnie? Ta mała jakby z dołu ci bije, a później ta duża się rozpędza i wiesz. Nie wiadomo, chyba o co chodzi. Chciałem życzyć połamania nóg, no ale może lepiej nie. Dawaj kierowniku, pokaż co tu potrafisz. No, tak, ale go nie pali, co? No. Ej, ale ma mocy, co? A w ogóle z jakiego biegu ty jedziesz? Z jedynki czy? Z czwórki. Z czwórki? No, wolna skrzynia jest. O kurwa. Nie wiem co powiedzieć. A na wprost szybki jest? Nie, on nie jest szybki, bo jest ślisko. Więc nie czuć. Okej. Okay. Czuję się potęgę przez dźwięk i wibrację. O. Jest ogromny hałas w środku, no bo nie masz podłogi za bardzo i tam jest żadnego wygłuszenia i tak dalej, no to wiadomo. Cały dźwięk masz tutaj w środku. No i ta skrzynia tak chodzi jak kurna, jak w patafiejcu jakimś, nie? Tak wygląda przynajmniej. On to się siłuje z nią. Ty no, z zewnątrz to wygląda mega ciekawie, no bo raz, że kopci. Dwa, że to trochę wyżej się wkręca, więc to też nie jest jakaś taka typowa ciężarówka, nie? Ale taki zalążek tego, jak nie wiem, na zawodach driftowych widziałem takiego, nie może OM właśnie 606 no. Porobionego, tylko on się jeszcze wyżej wkręca, praktycznie jak benzyna, nie? Nie, ale trochę jakbyś ciężarówkę jechał, nie? No tak, no. Ty, ale przy pewnych obrotach wał, tak jakby na pierwsze, nie? Wiesz, co się dziwić w sumie z drugiej strony, nie? Dobra, to mam pytanie. Jak widać. W ogóle pomysł, takie coś.
Pomysł narodził się w ten sposób, że Oskar robił Mercedesa W124 3-litrowego za M606 i kupiliśmy ten samochód głównie dla silnika. Kupiliśmy go tak naprawdę pół darmo, ten silnik był w miarę zdrowy. I minęło jakiś tam czas, no i na placu mieliśmy parę silników właśnie takich, one stały trochę. No i trzeba było je poodpalać, po prostu sprawdzić, czy działają. No i mówię do Oskara, Oskar, zanim ty zrobisz tego W124 swego, to prędzej ty wsadzisz ten silnik do niego, no, niż tego 3-litrówkę tą. No i on mówi, no taki kozak jesteś. No to wstawiaj. No i o, słuchaj, czyli słuchaj, temat pod tytułem potrzebuj mi piwo, nie? No. Dobra, dawajcie jakiś drift, no. Możesz mnie kręcić o tak? Kucu, siadaj. Siadaj, się przejmiesz. Jak tak nie będzie Rolls jeździł, to ja do niego nie chcę wsiadać. Co, jeszcze będzie przegląd miał, mówisz? Przegląd ma do czerwca. Ile ustawiasz? Cię? 1,6. To ci nie ma oko, mówisz. No, nie no, 1,6 robię. Dawaj drift. Hit. I co, lepiej trochę, co? Lepiej, zdecydowanie lepiej. To będzie. Wspomaganie jest? No. A jak to, kurna? Jest. Jak do swojego, wsiadł i pojechał, nie? Kurna, ale gówno chore. Bardziej kopcił i nie chciał jechać. Zobacz. Stary, ja przez to wszystko, co tu się dzieje w tym samochodzie, nie czułem żadnych. Nie, jak właściwości driftowe. Jak ten od razu poleciałem bokiem, od razu tutaj ten dam, tak dam, docinki. Właśnie mówili wszyscy, że jakoś średnio ty jeździsz, wiesz? Jak siedziałem z boku, to się strasznie bałem tego. No. Myślałem, że to jeździ bardzo dziwnie, źle i niedobrze. A jeździ spoko. W sensie, no dziwnie ogólnie, bez dziwnie, ale da się normalnie ogarnąć. Czuć masę, ale ja lubię takie samochody, właśnie takie statki. Czuć masę? No czuć, no. Czuć Newta, o na pewno. Ty, teraz się chyba wsiądę do Volvo. Z tamtego od razu, tutaj. I zobaczę, to będzie. Tak, nagrzyj mi. Co? Nic, przyjechałem się Volvo przejechać. No właśnie, generalnie to chcieliśmy nagrywać ten materiał, jak będzie sucho. Pogody się niestety nie wybiera, więc mamy mokro i ślisko, ale tak jest fajnie. Proszę. A co ty robisz? Zbliżenie na mordę tylko. I nawet nie pojedzie, że zaraz coś rozwali. No. Hej, ale naprawdę, jeśli coś się rozwali, to już będzie tak twardy dowód na... Narkotyka. Dobra, kot, ciebie nie nagrywam, zawolam. Kocu, patrz. Thanks. 12 seconds later. Już jestem spełniony, mogę je wypracować. To jaki kolejny projekt będzie? Ciężarówka. Tak? Co była na kołach wielkich. Może. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Na razie nie ma planów. Czyli jednak. Z tego projektu, ale może. Jak naprawione? Zrobione, powinno działać. To co, bierzesz śmiga Volvo? No tu mniej trakcji niż w Mercedesie. Ten Merc jest strasznie trakcyjny. No, o dziwo. Volvo. Fajna rzecz. Zawsze i wszędzie?
Chleb lubiany będzie, kurwa. A tak, co jak Volvo? Fajnie, no. Fajnie się prowadzi, lepiej. Lepiej? No, lepiej, lepiej. Ale mniej trakcji. Bardziej intuicyjnie mi się wydaje. W ogóle u ciebie jest negatyw z tyłu. Ja nie wiem, czemu on tak się napędza? Nie wiem, to będziesz spuszczać, czy tak zostawimy na razie? No, spuszczamy normalnie. Znaczy tu w ogóle jest, nie wiem, chyba taki naprężony teraz. No w tej prawej oponie to trochę mało powietrza, bo się ostro zginę. Meanwhile. O, znowu zdjęło chyba. Znowu to samo, odciśnienie zajmuje wężyk. Jakiś jesteś mechanikiem czy coś? Nie, tak wiesz, hobbystycznie. On jest elektrykiem wysokich napięć. Jestem bezrobotny aktualnie. Makaron. Pokaż, co nie potrafisz. Ja, makaron. Nie ma. Co robisz? Nie wiem. No i Cameron umi trochę, jednak wyłączył geriację. Ale dlaczego to tak się napędza? Ja tego w ogóle, no... Skąd? Skąd ta prędkość? Zawaliste. Lubisz to? No. Chcesz więcej? Ej, ale spoko się prowadzi bardzo. Nie, no spoko jest właśnie, no. Nawet powiedziałbym, że łatwiej jest chyba wyczuć tak bokiem niż Volvo, nie? To na zgany. Co to nie? Co nie? Boję się. No spróbuj, zawali się. Dobry gówno, co? Ciężarówka, ale jednak samochód, nie? No. Ale ty dobrze to chodzi, bo tyle mocy, że... No niuta właśnie, no, nie? Niuta... Jedziemy na tor. A to, co się działo na torze, to zobaczycie u Kacpra na kanale, także zapraszam serdecznie i podtrzymuję, że ziomek ma potencjał i ma szansę narobić trochę szumu na naszym YouTubku, więc trzymam mocno kciuki i niech się dobrze bawi. A co do samego Merca, to mega szacun za taki popieprzony projekt, ale mimo wszystko naprawdę fajnie się prowadzący. I trochę poprawek wejdzie, może jeszcze jedna turbinka i będzie gitara. A tymczasem śmiało mówię, nara!